widać, jestem trzeźwy, nie piję, bo mi gościa nie zabrania. Taka jest kobieta. Bardzo sztywna jak ta szubka. Nie pozwala pić, rządzi w domu. Na początku mnie to wkurzało, ale teraz już się przyzwyczaiłem. A co jeszcze można o niej powiedzieć? W sumie lojalna, piękna. Tak akurat dla mnie. I co? Dziękuję, że jest. O to mi chodziło, o taką kobietę. Ja nie wiem, jak się z tego nie wiesz. Czuły, opiekuńczy. Przede wszystkim jest chyba zwariowany i szalony, bardziej niż ja. Dobra, jak sobie wyobrażamy nasze życie za kilka lat? Myślę, że ta dwójka, może trójka dzieci. Jednym już jest w drodze. Dalej będzie rządzić oczywiście. Ja się nie będę słuchał, ale ona będzie myślała, że rządzi. Pójdzie ślady mamy pewnie. I myślę, że będzie dobrze. Będziemy szczęśliwi. Będziemy szczęśliwi i będzie nam fajnie. Naprawdę będzie nam fajnie, nie? Bo się nie kłócimy sobie. Jak się kłócimy o głupoty, nie? Ona ma zawsze rację, więc kłótnia nie trwa długo, bo ja się biję, mam 5 minut, także nie będzie źle. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Mógłbym zamek wznieść na wysokiej skale, oczarować cię i w prezencie dać. Ale kiepski jest ze mnie budowniczy, wolę dać ci coś, czego nie tknie czas. Przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.